Cześć, z tej strony Damian ze skatingschool.pl. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się jazdy w tył na rolkach. Tak więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam do oglądania. Ok, aby nauczyć się jazdy do tyłu na rolkach, mamy kilka fajnych ćwiczeń, które dzisiaj poznacie. Zanim jednak przejdziemy do tych ćwiczeń, jest najważniejsza rzecz i pamiętajcie proszę o tym, bo bardzo często się zdarza, że nie doceniamy tej jednej, takiej jakby wydawałoby się podstawowej, logicznej i oczywistej sprawy. Jadąc w tył, do tyłu, musicie patrzeć w tym samym kierunku, w którym podążacie, tak? Czyli w tył. Bardzo często, szczególnie na lodowisku, to jest obserwowane, bo jakby jest więcej ludzi na mniejszej przestrzeni, tak? Natomiast na rolkach też się to bardzo często zdarza. Ktoś się uczy jazdy w tył, albo myśli, że już potrafi i próbuje jakby zaimponować, tak? Natomiast nie patrzy do tyłu w ogóle, absolutnie, tak? Stwarza zagrożenie tylko dla siebie, ale również dla pozostałych. Także naprawdę zwróćcie uwagę na to, aby podczas wykonywania tych ćwiczeń, które dzisiaj poznacie, obracać się raz przez lewe ramię, raz przez prawe ramię, kontrolować to, co się dzieje za Wami, ponieważ sama zmiana już jakby obrót w innym kierunku, żeby popatrzeć do tyłu, troszkę zmienia rozkład ciężaru ciała, tak? Ten balans trzeba znowu inny troszeczkę złapać. Oprócz tego, że on w czasie jazdy w tył w ogóle już jest inny niż w czasie jazdy w przód, to jeszcze tak właśnie głowa, jak ją obrócę w zależności w to, w którą stronę, no to też troszeczkę mi się to tutaj zmienia, tak? To trzeba naprawdę wyćwiczyć bardzo dobrze. No, jak jedziecie samochodem, to też patrzycie zawsze w kierunku, w którym podążacie. Czy jedziecie w przód, czy w tył, czymkolwiek jeździcie, patrzycie tam, gdzie jedziecie. Także tutaj nie możemy zapominać właśnie o tej podstawowej rzeczy. W porządku. Jeżeli już wytłumaczyliśmy sobie tą pierwszą, najważniejszą zasadę, która jest często pomijana przez samouków, to teraz poznajmy pierwsze ćwiczenie, które pozwoli nam zacząć jazdę w tył. Pierwszym ćwiczeniem jest jakby odwrócone V, tak? To jakby jest dosyć logiczne, skoro wcześniej, żeby jechać w przód, musiałem zrobić literę V z nóg, to teraz, żeby jeździć w tył, odwracam V i zobaczcie, już teraz mi rolki uciekają same, tak? Jeżeli palce skieruję do siebie w ten sposób, oczywiście nie mogę tego zrobić za bardzo, bo wtedy rolki jakby się zapierają same. Delikatnie pochylę je w swoim kierunku. Jadą, tak? I same już odjeżdżają. Z dziećmi jak pracuję, bardzo często wykorzystuję taki trik, że akurat dzisiaj jest defilada w Katowicach wojskowa, także nawet tematycznie wychodzi to w ten sposób, że najpierw robimy żołnierza, tak? Jeżeli już ktoś chce jeździć w tył, to potrafi coś takiego wykonać. To jest żołnierz, dosyć wysoko, tak? Te kolana maszerujemy. I teraz jak robimy żołnierza, no to palce do siebie. Voilà, tak? Żołnierz sobie pojechał do tyłu. To jest dokładnie ta zasada. To jest bardzo fajne ćwiczenie, aby poznać jakby zachowanie, te siły i tak dalej, równowagę, jak to wszystko wygląda w czasie jazdy do tyłu, ponieważ tak jak mówiłem, jest nieco inaczej, tak? To jest pierwsza rzecz, bardzo fajnie, w ten sposób możemy zacząć jechać. Pamiętajcie o oglądaniu się za siebie, to jest naprawdę istotne. Fajną również rzeczą, bardzo fajnie idzie to wykorzystać, jeżeli się jest z kimś na rolkach, albo wykorzystać infrastrukturę, czyli tak jak tutaj jest taki murek, można sobie do czegoś takiego podjechać, przyjąć postawę rolkarską, złapać murek, odepchnąć się od niego i utrzymać swoją pozycję w jeździe, do tego oglądając się za siebie. Pokażę Wam. Ok, mam postawę, jestem, mam czego się odepchnąć i teraz uwaga, odpycham się i oglądam się przez jedno i przez drugie ramię, utrzymuję stały kierunek jazdy, tak? Na początku, jeżeli się zupełnie od zera uczycie, może być właśnie z tym problem, że gdzieś tutaj one Wam będą zakręcać. Na razie chcemy utrzymać stały kierunek jazdy, czyli w linii prostej. Później sobie będziemy urozmaicać to wszystko do nauki linia prosta, bo jeżeli Was wyrzuca z linii prostej, to znaczy, że wasz ciężar po prostu gdzieś migruje. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Nie utrzymujecie porządnej pozycji, tylko tak jak zawieje, tam macie ciężar ciała.
równo, 50-50, nogi, ok, wtedy fajnie rolki pojadą. Pamiętać o tym, aby były środkowe części kółeczek, bo chcemy jechać jakby w linii prostej, tak? Wiadomo, wewnętrzne krawędzi lub zewnętrzne krawędzi od razu zaczną nam dodawać zakrętu, w zależności od tego, w którą stronę je pochylimy i w jakiej kolejności. W porządku, to są jakby dwa takie fajne ćwiczenia, te jedno takie dodatkowe. To jest, było tylko po to, żeby się zapoznać z tym, jak wygląda ta równowaga, tak? To już był pierwszy krok do nauki jazdy na rolkach w tył, tak? I w ten sposób naprawdę bardzo fajnie można wyrobić te podstawowe nawyki. Kolejnym ćwiczeniem, które pomaga, jest beczka w tył. Beczkę w przód jakby już znamy, tak? To już przypominaliśmy sobie i na poziomie podstawowym i na tym średnio zaawansowanym, kiedy już zaczynaliśmy pług, tak? Tutaj jest dokładnie to samo, czyli robię beczkę w tył i beczkę w tył, beczkę w tył i powtarzam wielokrotnie beczkę, beczkę, beczkę. Beczka w tył również bardzo fajnie pozwala na to, aby zorientować się, przyzwyczaić się, skoordynować wszystkie czynności podczas jazdy w tył na rolkach. Bardzo ważne, to co mówiłem na początku, obrócić się za siebie. Ja mimo tego, że tutaj jestem pewny, poza tym widzę w kamerze, czy ktoś z tyłu za mną nie jedzie, wszystko widzę, natomiast i tak się oglądam, tak? To już powinien być taki nawyk. Także wyróbcie u siebie również coś takiego, taki nawyk. Sama beczka w tył jakby nie jest sposobem, w którym się poruszamy jadąc do tyłu, tak? Jeżeli już ktoś jeździ w tył, to jakby nie jeździ beczką. To nie jest najbardziej popularny i najlepszy sposób, aby jeździć w tył. Jest natomiast bardzo fajne ćwiczenie, aby nauczyć się jazdy w tył, tak? Ponieważ właściwa jazda w tył to jest półbeczka. I tutaj już naprawdę się zaczynamy uczyć fajnych rzeczy. Półbeczka w tył robiliśmy w przód. Jeżeli nie oglądałeś półbeczki bądź beczki, zapraszam Cię do wcześniejszych moich materiałów. Natomiast półbeczka do tyłu, nie będę już jakby tłumaczyć zasady, bo już wcześniej poznaliśmy to ćwiczenie. Robimy w ten sposób. Hop, jedna noga stała, druga się odepchnęła, tak? Hop, hop, w ten sposób, tak? Na zmianę. Oczywiście do nauki polecam Wam zrobić najpierw sobie to w ten sposób, że robimy sobie na przykład 10 półbeczek na jednej nodze. Jak już zrobię, to 10 na drugiej. Stopniowo później schodzę, tak? 8, 6, 4, 2, 1 do 1. 1 do 1, czyli to tak jak pokazałem, w ten sposób. Jeżeli podczas robienia półbeczki schodzisz z tych 10 w dół i nagle tracisz rozpęd, to znaczy, że musisz z powrotem wejść w górę, tak? Czyli musisz znowu sobie zeszłeś do 8, 6, 4. Przy robieniu 4 jakby tracisz prędkość, to znaczy, że musisz wejść z powrotem na 6 i lepiej poćwiczyć tą półbeczkę w tył, dobra? Bardzo dużym ułatwieniem w czasie jazdy ogółem do tyłu jest lekki skręt, tak? Czyli nie robię tylko w linii prostej, tylko dobrze jest, jeżeli ja hop, lekko sobie skręcę, hop, widzicie? To jest taka fala, tak? To jest też fajne ułatwienie, jakby naturalnie pozwala nam na lepsze obrócenie się, tak? Jeżeli ja się tutaj skręcę, tu mam dużo łatwiej zobaczyć, tak? Jakby nie mamy niestety takich możliwości, jak mają niektóre z ptaków. 180 stopni, tak, w karku. Ciężko jest to wykonać. Natomiast jak już sobie zrobię delikatny skręt, bardzo ładnie wszystko widzę, nie muszę się tak wychylać, gdzieś tu tak kombinować, tak? To taki mały szczegół bardzo dużo pomaga w utrzymaniu balansu, tak? Już zobaczcie, robię półbeczkę, ale jednocześnie hop, skręciłem, tak? Teraz ta noga robi półbeczkę, hop, i znowu widzę z drugiej strony wszystko, tak? W porządku, czas na najczęstsze błędy. Najczęstszy błąd podczas robienia żołnierza, tak, jest taki, że trzymam sobie o zewnętrzne krawędzi. Tutaj akurat przy tym lepiej jest, jak mam wewnętrzne krawędzi, tak? Tak samo jak mam w literze V, dobrze jest mieć albo glide, albo wewnętrzną krawędź, delikatnie. Tu jest to samo, tak? Czyli nie trzymać na zewnętrznej krawędzi w ten sposób.
nienaturalne. Często się zdarza. Druga rzecz, niedostateczne ugięcie kolan. Bardzo często robimy to prawie, że wyprostowanie z pół ugiętym kolanem. Pół ugięte kolano to znaczy, że czubek mojego kolana jest jakby ma linię tutaj, tak? W połowie mojej rolki. Pół ugięte, pełne ugięcie, czyli kolano nakrywa moje palce. Żeby zrobić dobre pełne ugięcie, tutaj musicie sobie zrobić troszkę luzu, tak? To jest też bardzo częsty błąd, że po prostu ściskacie te rolki jak buty narciarskie. To jest błąd. Trzeba sobie tutaj troszkę luzu zostawić w kostce. Widzicie, wiadomo, ja mam rolki hokejowe, one są przystosowane do czegoś takiego. Jeszcze mam tam specjalne takie triki, o których wam kiedyś powiem. Dzięki czemu ja mam bardzo dużą ruchomość w tej rolce, mam bardzo dużą kontrolę. Wy często tutaj macie po prostu taką linię, tu jeszcze taką klamrę i bardzo mocno ją spinacie. Jeżeli jest za mocno spięta, to jest źle, tak? Musimy poluzować, aby bez problemu pochylić sobie w ten sposób, pokryć kolanem palce. Także pół ugięte kolana podczas jazdy w tył, to jest bardzo częsty błąd, tak? Za bardzo wyprostowany stoję, za bardzo. Przy małych prędkościach nie odczujecie jakiejś różnicy, przy dużej prędkości to będzie ogromna różnica. Pamiętajcie o tym, aby w ten sposób, tak? Tak jak robimy żołnierza, tak samo tutaj, tak? Ugięte kolana, pochylenie w przód, delikatne, tak? Podczas robienia beczki w tył, bardzo częsty błąd, jedna noga robi taką malutką beczkę, druga ogromną, tak? Wygląda to mniej więcej tak. Gdzieś tutaj źle rozkładacie ciężar ciała. Wrócić sobie do pozycji, robię beczkę i staram się równo zrobić. Idealnie tak samo, jakbym rysował cytrynę, tak? Bądź jakiś inny tego typu owoc na ziemi. Musi być równy. Przeciąganie beczki, kolejna rzecz. Czyli robię tak, jadę i dopiero. Nie robimy kwadratowej cytryny, dobra? Tutaj jest pełny owal. Hop i wracam. Jakby beczka, nie? Beczka jest okrągła też, nie ma żadnych tam lin prostych. Więc tutaj również nie przyciągamy tej beczki. Jeżeli mamy problem z tym, że jedna robi za małą, no to musimy wtedy skupić się na tym, żeby ona zrobiła normalną, taką samą jak ta druga noga, tak? Beczki muszą być równe, te beczki. I pamiętajcie o tym, aby nogi były niemal ciągle ze sobą teraz, równolegle. Podczas robienia beczki nogi są obok siebie, tak? Czyli nie wyprzedzamy jednej z drugą, tak? I tak dalej. Muszą być równo. Palce koło palców i cały czas wyobrażamy sobie taką linię. Nieważne, czy rolki są tak blisko, jak ja mam teraz, czy są szerzej, palce są jakby w tej samej linii. Podczas robienia półbeczki najczęstszy błąd jest taki, że ja robię tą półbeczkę gdzieś tutaj. Chcę jechać w tył, więc muszę zacząć półbeczkę stąd, tak? Bardziej z przodu wrócić sobie do bazy. Baza, czyli tutaj wracam do pozycji rolkarskiej, rolkarza, kiedy mam nogi obok siebie, ugięte kolana, pochylenie w przód. Tu z przodu, hop, i wracam, tak? Jak już mam rozpęd, to mogę jak najbardziej wtedy tą półbeczkę robić w bok, ale nigdy nie do tyłu. Tak? Nigdy nie do tyłu, bo przeciwdziałacie temu, co chcecie sami zrobić, czyli nie możecie zajeżdżać w tył, robić tej półbeczki, tak? To wygląda często u was w ten sposób, że okej, tu się na początku jakoś zaczyna, a potem ta półbeczka idzie tam. I jakby zatrzymujecie się sami, tak? Pokażę bokiem. Wygląda to tak, zaczynam tu, a potem gdzieś tutaj ta beczka zajeżdża, półbeczka, tak? Absolutnie nie może w ten sposób ciężar ciała na nodze postawnej, a półbeczka robi swoje, tak? Ona sobie tutaj cały czas i wraca do bazy, i wraca równo obok drugiej nogi, tak? To są najczęstsze błędy. W porządku, myślę, że czas na podsumowanie. Szybciutkie podsumowanie wszystkich ćwiczeń. Jedno z tych dodatkowych ćwiczeń, które często robię przede wszystkim na lodowisku, ale na rolkach również się da zrobić. Ważne, żebyście znaleźli jakiś obiekt, od którego możecie się odepchnąć. Staracie się odepchnąć od czegoś i w czasie jazdy w tył oglądać przez jedno i drugie ramię. Najważniejsze tutaj, aby zachować linię prostą podczas jazdy, tak? Nie tutaj, nie krawędziować sobie,
glajdy, prosto te rolki, czyli na środkowej części kółeczek. Waszym celem jest to, aby odepchnąć się i wykorzystać poślizg jak najdłużej, tak? Czyli mocne odepchnięcie i jak najdłuższa jazda do tyłu, dobra? To jest na razie wasz pierwszy cel do zapoznania się z jazdą w tył. Drugie odwrócone V, tak? Czyli ten, tak jak zaczynaliśmy od żołnierza, w ten sposób pojeździcie sobie kilkukrotnie, to naprawdę bardzo fajnie pomaga w złapaniu takiego rytmu przede wszystkim, bo rytm jest tutaj bardzo istotny podczas jazdy ogółem w przód, jak i w tył. I również pamiętajcie o tym najważniejszym, czyli oglądanie się za siebie. Kolejne ćwiczenie, które bardzo fajnie pomaga, beczka w tył, tak? W ten sposób pamiętajcie o tym, aby beczki były równe. Robię beczkę za beczką i hop, w porządku. Ostatnie, bardziej właściwe, półbeczka w tył, tak? Zaczynam od, cały czas robię beczkę jedną, na jednej nodze. Robię powiedzmy 10 powtórzeń, następnie schodzę 8, 6, 4, 2, 1 do 1, tak? Czyli będę robił półbeczkę i półbeczkę, półbeczkę i półbeczkę. Jeżeli doszedłem do tego poziomu, staram się już robić półbeczkę w taki sposób, aby robić delikatny szlaczek. Jakby nikt nie jeździ idealnie w ten sposób, jak robot, tak? To jest dobre do nauki. Natomiast zauważyliście zapewne, że jak już rolka jedzie w tył, to robi to bardzo... Obracam się, tak? Nie dość, że robię to znacznie szerzej niż jest normalna półbeczka, to jeszcze do tego jest delikatny szlaczek. To naprawdę pomaga podczas jazdy w tył zorientować się to, co jest za wami. A jak jedziecie szybko, to naprawdę wtedy to jest mega potrzebne, tak? Bo tak jakbyście wrzucili wrzucilibyście wsteczny i gaz do dechy, no to tym bardziej trzeba kontrolować, co się ze sobą dzieje, nie? Za tobą dzieje, bo za chwilę możesz zrobić wypadek. Oczywiście mówiliśmy o jakiejś ekstremalnej sytuacji w samochodzie. Dobra, śmieszne porównanie, nie wyszło, ale trudno. Te trzy ćwiczenia, w zasadzie cztery, naprawdę bardzo wam pomogą opanować takie podstawy w jeździe do tyłu. Jazda do tyłu nie jest taka prosta, na pewno wam troszeczkę czasu zajmie, zanim opanujecie to w lepszym stopniu. Od tego zaczynacie, a kolejny etap jazdy w tył będzie po prostu na wyższym poziomie, bo musicie zbudować bazę, a z bazy wyjdziemy sobie do poziomu wyższego. Ważna jeszcze rzecz, jeżeli już zaczęliście jeździć w tył i macie niedużą prędkość na razie, tak? To jakby nic się nie dzieje, jesteście w stanie podczas jazdy odwróconego V zrobić prawdziwe V, tak? I staną rolki, tak? Jak robię beczkę w tył, to mogę tak samo stanąć jakby odwróconym pługiem, tak? To już wszystko znamy, także te podstawy podstaw mamy, teraz robimy podstawę jazdy w tył, jest odwrócony pług, tak? Tak jak uczyliśmy się z beczki pługu w przód, tak teraz uczymy się pługu w tył. Natomiast jeżeli już zrobicie z tej półbeczki, tak, to już z półbeczki nie będziecie na razie robić power slide'a. Bardzo fajnym sposobem na zatrzymywanie się jest takie zatrzymywanie się chop, chop, chop. Co to jest? To jest bardzo szerokie V, bardzo szerokie. Jest to trudno w miejscu pokazać, ponieważ podczas jazdy w tył ja będę bardziej pochylony tu, tak? Tutaj nie umiem ustać, musiałbym mieć coś, o co się mogę oprzeć. Szerzej niż biodra, na szerokości barków najlepiej. W ten sposób, wewnętrzne krawędzi. I zobaczcie, nawet jak pojadę dosyć szybko i robię szeroko, taki chop, 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 to się zatrzymam, tak? Nawet przy dosyć dużych prędkościach jestem w stanie to zrobić. Spróbuję wam pokazać. W ten sposób. Dosyć szeroko nogi, hop, 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 bardzo szybko, krótkie kroczki, ciach, 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 ciach. Naprawdę to musi być ciach, 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 ciach. Uciekacie szybko z jednej nogi na drugą. Jeżeli za długo przytrzymasz ciężar, a jedziesz dosyć szybko na jednej nodze, to ona wejdzie w poślizg, tak? Ona wejdzie w poślizg. Zrobisz slajd albo się wywrócisz, dlatego szybko na początku, dobra? Wyczujcie sobie to oczywiście najpierw w małej prędkości, później dodawajcie sobie rozpędu i z coraz większej prędkości ćwiczcie. Dobrze, znowu się rozgadałem. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, bardzo proszę, pomóżcie algorytmowi YouTube. Zostawcie komentarz. Czasem nawet może być komentarz, byleby był, tak? Jeżeli nie macie nic do powiedzenia, to napiszcie, że komentarz do algorytmu. Bardzo się będę cieszył z tego, ponieważ YouTube gdzieś tam to, tak to robi, że jeżeli ktoś
komentuje, jest jakaś aktywność pod materiałem, to znaczy, że jest ok i częściej pozycjonuję go wyżej na listach wyszukiwań. Jeżeli było to dla Was wartościowe, bardzo proszę, pomóżcie mi w ten sposób. Dobra, dzięki, na dzisiaj to wszystko. Cześć, do zobaczenia na następnych zajęciach.